365 milionów złotych będzie kosztowała modernizacja trasy kolejowej Trzebinia-Jaworzno-Szczakowa na linii E30 Katowice-Kraków. Końcem grudnia 2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na realizację tej inwestycji. Inwestycja zapewni oczekiwany komfort podróżowania oraz obsługi pasażerów na linii kolejowej Katowice-Kraków na 15-kilometrowym odcinku Trzebinia-Jaworzno-Szczakowa. W Jaworznie-Szczakowej, w Jaworznie-Ciężkowicach lepszą obsługę podróżnych umożliwi przebudowa peronów wraz z przejściami podziemnymi oraz w Balinie składką dla pieszych. Perony będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach mobilnych, będą wyposażone w windy. Dla pasażerów oznacza to szybszą podróż oraz komfortową obsługę na stacjach. Zwiększy się także poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Jak wyjaśnia Dorota Szalacha, zadanie obejmuje m.in. modernizację torów i sieci trakcyjnej na stacjach i szlakach. W ramach prac zostaną także przebudowane perony i przejścia podziemne na stacjach Jaworzno-Szczakowa i Jaworzno-Ciężkowice. Poziom bezpieczeństwa zarówno ruchu pociągów, jak również ruchu samochodowego i pieszego mają podnieść przejazdy kolejowo-drogowe. Te przejazdy będą zastąpione wiaduktami, czyli powstaną obiekty dwupoziomowe, bezkolizyjne, które właśnie zastąpią te istniejące skrzyżowania drogi z torem. To znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa zarówno ruchu kolejowego, jak również i samochodowego w tych właśnie rejonach. Ponadto dwa skrzyżowania drogi z torami zostaną wyposażone w urządzenia nowszej generacji. Te zmiany będą ustalane szczegółowo z wykonawcą, będą one uzgadniane z zarządcami dróg i tak, aby minimalizować wszelkie utrudnienia, które będą wynikały z racji właśnie prowadzonych robót w ramach inwestycji, aby one były jak najmniejsze i aby zapewnić możliwość przejazdu zarówno w ruchu kolejowym, jak i w ruchu samochodowym. Zakończenie wszystkich prac na linii Katowice-Kraków planowane jest w czerwcu 2020 roku. Wówczas najszybsze pociągi pokonają trasę w około 1 godzinę, czyli o połowę krótszym czasie niż obecnie.